Cześć, tu Ernest. Dzięki kolejnym informacjom, które udało się wydobyć z plików gry, poznaliśmy kilka bardzo ciekawych szczegółów na temat fabuły pierwszego sezonu, rozdziału drugiego. FireMonkey na swoim Twitterze wstawił wszystkie znaleziska na ten temat, których doszukał się w plikach gry. Następnie skleił to wszystko i no, może po kolei. Oto dialog, który był widoczny, gdy pierwszy raz odpaliło się grę w rozdziale drugim. To jest po angielsku, ale ja przygotowałem dla was całość po polsku. Niestety to, które dialogi się pojawią, jest losowe, a mi ta gra wczytuje się szybko, więc niektóre wypowiedzi musiałem przetłumaczyć sam na polski. Tylko dwie, więc nie jest tak źle. Wypowiedzi zamknięte w nawiasach to prawdopodobnie komputerowe powiadomienia, dlatego te wypowiedzi przeczyta robot. Posłuchajcie. Inicjowanie podpętlowej transmisji tekstowej. Uwierzytelnianie bezpiecznego szyfrowania M7. Przekierowywanie, odbieranie. Ponowne obliczanie przesunięcia pętli. Pole wygaszające ustabilizowało się, bo most jest nietknięty. Siódemka odniosła sukces. Nasze działania zapobiegły katastrofie. Punkt zero jest nasz i plan można kontynuować. Zaskakująca jest sama ilość materii rozłożonej przy pomoście. Wymagane są poważne badania i analiza. Zaalarmowany i rozmieszczony został nasz najlepszy zespół. Utajniono. E4. Spodziewamy się oporu oraz podobnie oznakowanych agentów. Byliśmy tak cicho jak to możliwe, ale spojrzenie innych mogło się zwrócić w stronę punktu zerowego. Cały nowy świat czeka. Okej, to wszystkie wypowiedzi kogoś z siódemki, który na ten moment znamy i wygląda na to, że rozdział drugi także będzie skupiał się na tematyce punktu zerowego. Według teorii FireMonkey'ego, siódemka obawia się, że drużyna zesłana przez nich na wyspę może stać się zła. Słuchajcie uważnie. Oprócz fuzji, każdy skin w tym sezonie ma dodatkowy styl i co ciekawe, te style w plikach gry w swoich nazwach kodowych mają dopisek villain. Po polsku to znaczy złoczyńca. Równie ciekawe jest to, że nazwy tych skinów to nazwy obu ich edycji przeciwko sobie. Kisiel kontra szlam brzmi jak zapowiedź pojedynku. Tak jest w przypadku każdego skina, oprócz fuzji. Wygląda na to, że siódemka jakimś sposobem zesłała na tą wyspę drużynę, aby jej członkowie zbadali nowy świat. Przypuszczam, że dostali się oni tutaj tym rozbitym samolotem. Samolot się pewnie tutaj rozbił, bo taki był plan siódemki. Pociągają oni za sznurki, starając się być tak cicho jak to możliwe. Na wyspie dzisiaj są porozstawiane obozy organizacji Ego, czyli tej dobrej. Dzięki plikom gry wiemy, że ta druga organizacja nazywa się Alter. Z dialogu siódemki wynika, że ich drużyna za zadanie ma zanalizować to miejsce. Poza tym tego, jaki dokładnie mają plan, jeszcze nie wiemy, ale spójrzcie. Dobre style postaci z tego sezonu mają na swoich strojach logo Ego, a złe edycje tych postaci mają logo organizacji Alter. FireMonkey jest pewien, że Ego to ci dobrzy, a Alter to, jak nawet sama nazwa wskazuje, alternatywna, zła strona. Co ciekawe, misja, w których są wyzwania do odblokowania tych złych edycji, ma nazwę Alter Ego. Na samym dole jest wyzwanie sekretnego skina. Nie znamy jego wyglądu, ale wiemy, że jego nazwa kodowa to trucizna. To też nic dobrego i pasuje do Alter Ego. Tylko teraz, kim są ci złoczyńcy? FireMonkey słusznie zauważył, że na zwiastunie tego sezonu wszystkie postaci na wyspie to ich zwykłe edycje. W busie bojowym jednak są sami złoczyńcy. No i rodzi się pytanie, skąd się wzięły złe wersje tych postaci? W swoim dialogu ktoś z siódemki wyraził, że spodziewają się oporu oraz podobnie oznakowanych agentów. Może ci złoczyńcy są efektem ubocznym korzystania z mostu, o którym mówi siódemka, albo członkowie drużyny Ego po jakimś czasie zwrócili się do punktu zerowego, tak jak obawiała się tego siódemka. Siódemka na pewno jeszcze powróci. Z tej dokładnej wypowiedzi wynika, że ich plan może kontynuować. Wraz z czasem ta fabuła na pewno się jakoś rozwinie. Na ten moment to chyba wszystko, co wiemy. Koniecznie podzielcie się w komentarzach swoimi teoriami na ten temat. Niektórzy doszukują się podobieństw do organizacji z siódmego sezonu, ale moim zdaniem to jest całkowicie nowy wątek. Do rozwiązania jest jeszcze zagadka tych drzwi. W dialogu siódemki jest wzmianka o czymś utajnionym. Zamiast nazwy drużyny jest napis utajniono, D4. Nazwa tego punktu orientacyjnego także jest utajniona. Ale co oznacza to D4? Nie wiadomo. To mogą być koordynaty, ale co tutaj może być? Pozostało nam chyba tylko czekać. Ciekawe jak to się potoczy. Może pan Glutek stał się zły i czerwony, bo napił się zatrutej przez Kevina wody? Okej, to tyle z fabuły w tym odcinku. Teraz dam wam znać co i jak z tymi darmowymi graffiti. Różni streamerzy i youtuberzy z regionu Oceanii rozdają kody na takie oto spraye. Oto oficjalny harmonogram z datami, od kiedy i do kiedy będzie można odebrać które spraye. Do 28 października za użycie jednego z kodów od twórców można otrzymać dwa spraye na samej górze.
Od 29 do 8 listopada będziecie mogli odebrać te dwa pośrodku, a od 9 listopada do 18 dwa ostatnie spraye. W opisie podawam linki do kilku osób. Na swoich Twitterach wstawiają oni od czasu do czasu kody, których trzeba użyć na tej oto stronie Epic Games po zalogowaniu się na konto. Każdy kod ma limitowaną ilość użyć, więc musicie być szybcy. Na koniec mała ciekawostka. W grze już jest do wyłowienia mityczna złota łyba. Wygląda ona następująco i zadaje 200 punktów obrażeń po trafieniu przeciwnika. Jest ona mega rzadka i trochę trudno jest nią trafić. O, jeszcze jedno, Ghoul Trooper. Czy wróci? Myślę, że tak. Dokładnie kiedy wróci? Nie wiadomo. Może już w tym tygodniu. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.